Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Jezus, jak ja czekałem na zakończenie sezonu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ja czekałem, żeby grubą kreską odciąć te moje ostatnie głupoty treningowo-biegowe, bo no, inaczej nie można nazwać tego, co ja ostatnio wyprawiałem. Chciałem wycisnąć z tej wiosny jak najwięcej. Za dużo, za mocno. Maja, lecimy do Gdyni, godzina 10. Warszawa Główna, godzina 12:05. Teraz szukamy peronu Gdynia Główna. Ej, panowie, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. No i już na miejscu. Polecam pociągi. Teraz idziemy odebrać pakiet. Wspomnienia wracają. W tym hotelu spaliśmy na Ironman 73 Gdynia. Życiówka czy nie życiówka, warto tu zakończyć sezon. To jest po prostu to. Tu jest po prostu pięknie. Pozdro dla Florian Fischel, który tam biega bardzo często. Port w Gdyni, teraz do hotelu. Mam jeszcze pewnie ze 3 godziny, jak nie lepiej. Nogi do góry, odpoczywamy. A wieczorem się ścigamy. 3 godziny do startu. Mi jeszcze zostało wykąpać się. Odpocząć, nogi do góry podnieść. Temperatura robi się coraz przyjemniejsza. No i potem lecimy mocno. Mocno, mocno, mocno. Można powiedzieć, że takie trochę ostatnie wejście. Telefon do depozytu. Oczywiście materiałów z biegu nie będzie, no bo GoPro nie będzie sobie dawało rady w życiu, jeżeli chodzi o jakieś warunki takie, a to już zaraz zmierzcha. Dziś najważniejszy jest having fun, kończymy sezon, piękne miejsce. Nie ma co tutaj w ogóle narzekać, nie ma co marudzić, nie ma co myśleć o życiówkach. Trzeba zrobić tą życiówkę, a jak się jej nie zrobi, to dobrze się bawić. Wywiady, autografy. Spotkał się najsłynniejszy redaktor biegowy w Polsce. Z jednym z najsłynniejszych youtuberów biegowych w Polsce. Słuchaj, jakie plany na dzisiaj? Oczywiście życiówka, chciałbym zakończyć sezon. Moja życiówka obecnie to jest półmaratonu warszawskiego, czyli 1:26:48, także dzisiaj chcę powiedz w okolicach godziny 25. To jest naprawdę już solidne bieganie. To są takie insiderskie wiadomości prosto z YouTube'a. Powodzonka. Dzięki, dzięki. Najlepsza meta w życiu. Godzina czasu mniej więcej. Po moim zakończeniu biegu tutaj osoby dochodzą bardziej niż dobiegają do 16 kilometra. Oni mają jeszcze 5 kilometrów takiego marszu biegu, żeby zmieścić się w 3-godzinnym limicie. To jest temat na inny film na YouTubie, czy warto coś takiego robić. No bo to jest niby heroizm, ale czy to jest zdrowe? Nie wiem. Za dużo, za mocno, tak się nie trenuje. I chociaż że wynik tutaj no nie był zły, godzina 31 w półmaratonie na trudnej trasie, całkiem nieźle, to zobaczcie, jak wyglądały splity w tym biegu. No to są jakieś żarty, to są jakieś żarty. Nie można biegać życzeniowo, nie można biegać w taki sposób, że zaczynam półmaraton tempem 3:57 na kilometr, gdzie moja życiówka na dychę
to jest 3,53 na kilometr. Świetnie powiedział to Jan Churuk. Większość biegaczy no niestety nie jest przygotowana. Chcą, jeśli stają na starcie, ta rywalizacja jest tak duża, że potrafią przejść te wszystkie bariery i niestety na mecie są bardzo, bardzo zmęczeni. Dlatego jedna rada. Przygotowujemy się i startujemy z takim zapasem, żeby ukończyć w dobrej kondycji, dobrej formie. I tak właśnie u mnie było. Ja po prostu nie byłem przygotowany na wynik godziny 25. Tak mi się wydawało, że jestem, ale nie byłem. Dlatego kończę bieganie życzeniowe. Zaczynam pracę z trenerem. I moje główne życzenie do trenera to jest to, żeby poukładał to tak, żeby potrafić nakładać na siebie zmęczenie, ale się nie zajechać. Czyli przede wszystkim u mnie to po prostu mnie mocno hamować. I teraz, jeżeli na 5 km ja dojdę do poziomu, że będę biegał na poziomie 3,33, 3,35 na kilometr, czyli w okolicach 17,50, to wtedy dyszkę będę w stanie pobiec po około 3,45, czyli te 10-12 sekund na kilometr wolniej. I jeżeli będę w stanie pobiec dyszkę na 3,45, to wtedy półmaraton mogę lecieć po 3,58, 4,0. I powinno to być osiągalne, a nie życzeniowe. I dopiero mając taki background, na tych dystansach zabiorę się za maraton. Nie chcę już narzekać na ten ostatni okres, ale po Łodzi wszystko mi się posypało, jeżeli chodzi o takie kwestie, przede wszystkim żywieniowe. Już kompletnie nie dbałem o to, co jem, zupełnie. Ja startowałem w Gdyni na wadze 71 kg, gdzie życiówkę w Warszawie robiłem na wadze 69. Mental też mi się posypał, też już tak po prostu czułem, że ja się po prostu zajeżdżam na tych treningach, ale jeszcze chcę zakończyć ten sezon. Dlatego powtarzam, mega cieszę się, że odcinam ten wynik grubą kreską. Nie był to tragiczny wynik, godzina 31 na naprawdę ciężkiej trasie. Finisz magiczny, meta no po prostu rewelacyjna. Tam od 18 km, w zasadzie od 17, kiedy wbiega się na Świętojańską i wszyscy wychodzą i krzyczą, no to jest mega, mega uczucie. Wszystko jest w nocy, potem są sztuczne ognie na plaży, potem są zapalone pochodnie, potem jest wbieganie wśród tej muzyki i fajerwerki. Rewelacyjny, naprawdę bieg w ciul polecam. Muszę jeszcze powiedzieć tylko o jednym mankamencie, który bardzo mnie zdenerwował i też miał wpływ na wynik. To były strefy startowe. Ten mail był z informacją, że dostaje się do strefy A, czyli najszybszej, od godziny 20 do godziny 39 chyba, więc to była naprawdę szeroka strefa. No i byłem pewny, że jestem w tej strefie. Poszedłem odebrać numer, wracam do hotelu, patrzę, a nagle na numerze mam literę E. Czyli najwolniejsza strefa. Wchodzę, patrzę, a ochroniarz mnie zatrzymuje i mówi, że ja nie mogę wejść do strefy tej najszybszej. Więc tłumaczę, pokazuję maila, pokazuję wynik, mówię, chcę tutaj biec. A ochroniarz mówi, chcesz tutaj biec? Spoko, biegnij. Tylko że każda strefa, potem B, C, D i E, to jest plus 5 minut do twojego wyniku. No i to już mi na mózg tak siadło, mówię, no to zajebiście, to super sobie zakończyłem sezon. Ale z drugiej strony myślę, chcę biec z pace'em na godzinę 25, no to biegnę. No i jak się okazało, ochroniarz kłamał, bo wynik miałem jednak z chipa, a nie tak, że po prostu ktoś mi dodawał jakieś wyniki. Z organizatorem były już różne historie, miałem nadzieję, że to się skończyło, ale jednak tutaj coś nie wypaliło. Także tak jak wspomniałem, zaczynam pracę z trenerem, mam teraz dwutygodniowy off-season, gdzie będę sobie jeździł na rowerku, będę sobie pływał, a potem budujemy. Przede wszystkim zaczynam dbać o Michę, przede wszystkim schodzę z powrotem do tych 69, a może nawet do 68 kilo. No wszystko sobie fajnie mentalnie i dietetycznie układam, plus trening od trenera i jesienią będzie miazga, będzie ogień. Także trzymajcie się.